Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24. Proszę Państwa, żyjemy coraz ekologiczniej. Większość społeczeństwa uprawia już sport, stara się zdrowo odżywiać, rezygnuje ze spożywania mięsa albo ogranicza. Staramy się jeść zdrowo. Co to znaczy właśnie jeść zdrowo? Co to znaczy jeść produkty, które są certyfikowane? O tym będę rozmawiała z naszymi gośćmi. A naszymi gośćmi jest pan profesor Tadeusz Trzyszka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Paweł Paszkowski. Dzień dobry. Dolnośląska Zielona Dolina. Panie profesorze, najpierw zapytam właśnie o te produkty certyfikowane. Co to znaczy produkt certyfikowany? Czy go można wszędzie kupić, dostać, czy musi być dużo droższy? No oczywiście nie musi być dużo droższy, a certyfikowany to znaczy, że dajemy gwarancję, że ten produkt ma wysoką jakość, jest bezpieczny pod kątem no między innymi zdrowotnym, że nie zatrujemy się tym produktem. No i ma przynosić pewną radość, no bo radość ze spożywania, a jeszcze bardzo istotną do tego rzeczą jest to, że w tym przypadku, w przypadku produktów certyfikowanych przez Zieloną Dolinę, przez ten program Zielonej Doliny Żywności, jak to się nazywa, certyfikujemy produkty regionalne. I tutaj właśnie taki produkt regionalny nie jest taki łatwo dostępny we wszystkich sklepach sieciowych, czy nawet delikatesach. On jest specyficzny, jest bezpośrednio dostarczany od producenta i jest gwarantowany, jeszcze raz podkreślam, gwarantowaną ma jakość i bezpieczeństwo do spożycia. Co to znaczy Dolnośląska Zielona Dolina, bo to jest program, który trwa już 7 lat. Pandemia troszkę przyhamowała, zatrzymała, ale teraz znowu będziecie widoczni, za chwilę powiemy gdzie. Cóż to jest za program? To jest program wielowymiarowy. Trudno chyba opisać jednym zdaniem, ale jest to generalnie program, który dotyczy wszelkich działań prozdrowotnych skierowanych dla mieszkańców Dolnego Śląska, który również aktywizuje mieszkańców Dolnego Śląska, jak i aktywizuje taką lokalną społeczność małych przedsiębiorców. Zależy nam na tym, żeby połączyć te wszystkie działania i temu celowi służyło powołanie spółki Dolnośląska Zielona Dolina, która administruje tym programem. Poza działalnością taką typowo edukacyjną, bo taką też się zajmujemy, główny nasz nurt działań skierowany jest na, tak jak pan profesor już wspomniał, na certyfikację produktów, dzięki czemu chcemy wspierać lokalnych producentów, ale jednocześnie pozwolić na to, by te produkty stały się dostępne na rynku dolnośląskim, a w tym przypadku konkretnie mówimy o rynku wrocławskim. Zajmujemy się również pisaniem projektów i rozliczaniem tychże projektów, w których jesteśmy liderami. Mamy w tej chwili jeden projekt ukończony dotyczący wołowiny na Dolnym Śląsku. Kilka projektów się toczy i aplikujemy o 3 kolejne. Panie profesorze, certyfikatów już ile przyznaliście? Przyznaliśmy ponad 60, bodajże 61 certyfikatów, ale tu chcę jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, że certyfikacja to nie jest tylko samo słowo w sobie, ponieważ nasza spółka i cały program dysponuje kapitułą certyfikującą. Są to wybitne postacie, które są kompetentne i znają się na żywności, na jej całym łańcuchu produkcyjnym. Stąd też, jak mówimy już o certyfikowaniu, to znaczy jest sprawdzone od pola do stołu. Także konsument otrzymuje rzeczywiście bardzo dobrze sprawdzony i nadzorowany projekt według określonych procedur i to jest co roku musi być powtarzane i są kontrolowane. Także to nie jest tylko, że ktoś dostanie świadectwo jakości, a to jest naprawdę sprawdzone dogłębnie. To jest taki krótki łańcuch, rozumiem, prawda? To jest wszystko na terenie Dolnego Śląska i mamy świadomość, że coś, co trafia do nas, to jest... Jest to bardzo krótki, dlatego że pomijamy wszystkich pośredników, pomijamy proces, nawet jeśli są w dużych sklepach sieciowych, chłodnie, muszą tam po prostu cały czas dokonywać pewnych korek, bo to czas, ważności i tak dalej. Tu mamy bezpośrednio producent, nasze miejsce sprzedaży, o których zaraz na pewno będziemy mówić. I w zasadzie to jest też z gwarancją co do czasu, trwałości, no i bezpieczeństwa jakościowego. Także to jest wielki plus właśnie, ten krótki łańcuch dostaw. Kto dostaje te certyfikaty? Kto się do Was zgłasza? Proszę mi powiedzieć tak zupełnie praktycznie. Praktycznie certyfikat może dostać każdy, kto jest producentem rolnym. Może być to rolnik, może być to mały przetwórca, bo tak naprawdę gama produktów, które zostały poddane procesowi certyfikacji, tu jeszcze pan profesor nie nadmienił jednej rzeczy, mianowicie sam proces jest również połączony z audytem, który wykonuje niezależna firma, zewnętrzna, zupełnie wyłoniona w odrębnym postępowaniu. Wracając do produktów, począwszy od jarmużu,
bo takowe też zostały certyfikowane, poprzez miody, wina, chleby, kwasy chlebowe, sery, wędliny z dziczyzny, sery kozie, sery krowie, sery owcze, więc ten przekrój produktów jest naprawdę przeogromny. I jesteśmy tutaj bardzo otwarci, jeśli chodzi o przyjmowanie kolejnych zgłoszeń dotyczących możliwości certyfikowania. Bo chcemy, by jakby to stoisko, które, o którym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, otworzone w hali ludowej, w hali targowej, by na tym stoisku można było dostać wszystko to, co jest reprezentatywne dla Dolnego Śląska. Bo Dolny Śląsk ma ogromną historię, jeśli chodzi o przetwórstwo i rolnictwo. Słynął w okresie międzywojennym zaopatrywania tak naprawdę sporej części i Dolnego Śląska, ale również sporo produktów z naszego regionu było transportowane chociażby do Berlina. Więc chcemy odrodzić tę tradycję produkcji lokalnej, produkcji sprawdzonej, zweryfikowanej według starych, tradycyjnych receptur. No właśnie, już doszliśmy w końcu do tego. Hala targowa. 17 grudnia został tam otwarty punkt, miejsce, w którym można kupić właśnie te certyfikowane produkty. Pan mi opowiadał cuda o serach kozich, owczych, krowich, czyli tam będą te wszystkie produkty właśnie certyfikowane, tak? Tak, tam będą dostępne wszystkie certyfikowane produkty oraz produkty od producentów, których certyfikowaliśmy jeden z produktów. Nie zamykamy się na tylko i wyłącznie te certyfikowane produkty, ale jakby chcemy mieć również produkty inne, które są wytwarzane przez tych producentów. Mało tego, staramy się również poszerzać co rusz tę ofertę, więc tak naprawdę stoisko rozwija się dynamicznie z tygodnia na tydzień. Bo taki mamy cel. Chcemy pokazać, z czego słynie Dolny Śląsk, z czego jesteśmy znani, albo co chcielibyśmy, by było znane mieszkańcom Wrocławia. Sprzedawać to jedna rzecz, to oczywiście jest zysk dla wszystkich, ale też mówić o tym. To jest też chyba miejsce takie, że można by spotykać się z konsumentami i im wiele rzeczy tłumaczyć. Tego brakuje. Tak, mamy też taki pomysł organizowania eventów na terenie hali targowej. Chcemy raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu zaprosić jednego bądź dwóch producentów po to, żeby oni opowiedzieli tym, którzy przyjdą na to stoisko, jak się produkuje, czym się różni ser twardy od sera miękkiego, jak się produkuje wino. Chcemy jakby włączyć w to również element edukacyjny. To jest dla nas istotne, by nie tylko to było związane z czystym biznesem, bo to też o to oczywiście chodzi, ale również z edukacją, by konsument był świadomy tego, co je i co kupuje. Nigdzie się tak dobrze nie rozmawia jak przy jedzeniu. No właśnie. Dokładnie. Panie profesorze, to co pan mówił, to jest dosyć kosztowne nadanie takiego certyfikatu, bo pan mówi o niezależnych firmach, pan mówi o kapitule. To są niewymierne koszty, które wy ponosicie. Rozumiem, że producenci też mają z tego jakiś zysk. No, zysk mają, jeśli będą sprzedawać w naszym stoisku. I to jest konkretna już wartość. Natomiast pierwotnie, jak myśmy rozpoczęli certyfikację, to jest tak 2018-2019, później była przerwa ze względu na COVID. I teraz, więc to są duże koszty. Myśmy ponosili te koszty. I częściowo były one w ramach projektów marszałkowskich. A chcę powiedzieć, że koszt taki jednego produktu, żeby go certyfikować, to jest około 3 do 7 tysięcy złotych. Żaden producent wprost nie zapłaci, bo na początku, w pierwszej fazie, bo ja myślę, że to później się zmieni, jeśli będzie sprzedawać produkt. Ponieważ ten koszt, no to jest koszt właśnie to, co pani mówiła, tego audytu, koszt sprawdzenia, koszt no w ogóle, żeby kapituła zaczęła pracować nad tym produktem. I tutaj to, co pan Paweł powiedział, że bierzemy nie tylko certyfikowany produkt, ale również od tego samego producenta, mając do niego zaufanie, że jeśli skoro jego jeden z produktów dostał certyfikat, możemy po prostu po uwzględnieniu określonych jeszcze procedur przyjąć kolejne produkty ze względu na zaufanie. I tak jak powiedziałem, koszt jest relatywnie duży, ale jeśli producent będzie miał możliwość zbytu tych produktów, to on dużo więcej na tym zarobi. Mało tego, to promuje i jego, promuje oczywiście naszą spółkę, ale także Uniwersytet Przyrodniczy, swego rodzaju takim
tak godnym podkreślenia jest fakt, że jest ten produkt pod nadzorem jakiejś uczelni, która ma do tego kompetencja, więc Uniwersytet Przewodniczy jest też przez to promowany, a jest jednocześnie gwarantem, że wprowadzając taki produkt poprzez swoją spółkę tutaj Dolnośląska Zielona Dolina, jest to też również gwarancja dla konsumentów odbierających nasze produkty. Panie profesorze, to jest spółka tak naprawdę Uniwersytetu Przyrodniczego. Tak, w 100% właścicielem jest Uniwersytet Przyrodniczy. Wcześniej była powiązana z Urzędem Marszałkowskim. Od 19 roku już Uniwersytet przejął całą jurysdykcję nad spółką. I mi się wydaje, że to jest dobrze, dlatego że my możemy włączać do współpracy w tym programie i nie tylko Uniwersytet Przyrodniczy, całe środowisko akademickie Wrocławia, tam gdzie to się mieści, dlatego że już program Zielona Dolina Żywności i Zdrowia uległ pewnej ewolucji. Nie tylko zajmujemy się samym stroną rolniczą czy produkcją żywności, zdrowej żywności, o której tutaj wspominaliśmy, ale również weszliśmy w środowisko i energię odnawialną. To jest to kompleksowy program działający na rzecz nowoczesnego rolnictwa. Rolnictwa, już bym powiedział 4.0, a może nawet 5.0, ze względu na to, że to jest obieg bezodpadowy, ta gospodarka obiegu zamkniętego. Więc my się interesujemy wszystkimi możliwymi innowacjami i wdrażamy te innowacje, staramy się wdrażać z udziałem całego środowiska akademickiego, już nie tylko Uniwersytetu Przewodniczego, oczywiście uczelnia nasza jest nam najbliżej, ale nie ma tu jakichś granic, rozgraniczeń, że inne uczelnie, jeśli mają możliwość partycypowania w tym programie, to jest to otwarte. Tym bardziej, że my będziemy dalej bardzo mocno w tej chwili naciskać na to, żeby współpracować z całym środowiskiem akademickim Dolnego Śląska. Panie Pawle, zdobywacie różne pieniądze z różnych programów. Łatwo to robić, czy niełatwo? Właśnie myśląc o tej Dolnośląskiej Zielonej Dolinie, ekologii, żywności. Myślę, że temat jest na tyle jakby interesujący i dający się łatwo zaimplementować do pojawiających się programów, że nie jest to zbyt trudne zadanie. Najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie grupy operacyjnej, czyli takiego zespołu podmiotów gospodarczych, instytucji naukowo-badawczych, spółek prawa handlowego, by tę grupę operacyjną stworzyć i ta grupa operacyjna może wtedy starać się o pieniądze. To, o czym ale tę bazę już macie. Tak, mamy, ale za każdym razem musimy tworzyć nowe grupy operacyjne, bo każdy projekt to jest oddzielna grupa operacyjna i tu jak pan profesor wspomniał, współpracy środowiska naukowego Dolnego Śląska czy Wrocławia, ale nie tylko, bo mamy zakończony projekt, w którym brał udział Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W tej chwili toczą się projekty wraz we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i z Politechniką Wrocławską, więc ta wymiana kadry naukowej i pomysłów wewnątrz uczelni czy pomiędzy uczelniami Wrocławia istnieje. Do tego dochodzą oczywiście podmioty gospodarcze, to są rolnicy, to są hodowcy i my, tworząc taką grupę operacyjną, pozyskujemy środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To są projekty kilkumilionowe, które służą zarówno pracom badawczo-rozwojowym i tutaj środowisko naukowe jakby wkłada swój niebagatelny wkład, ale również służy modernizacji rolników, bo dzięki tym projektom oni mogą sobie poprawić jakość produkcji, a jednocześnie zakupić nowe maszyny, posiąść nową wiedzę, której w taki naturalny sposób im by się po prostu to nie udało. Więc to jest coś, co próbujemy stworzyć, korzystając z ogólnodostępnych pieniędzy pochodzących z funduszy unijnych chociażby. Panie profesorze, pan mówi oczywiście o tym zysku, który będą mieli producenci, bo to jest bardzo ważne, ale jeśli chodzi o tą edukację, to rozumiem, że tu też jest rola państwa, żeby edukować. No, jest ona coraz lepsza oczywiście, coraz większa, ale ciągle pewnie wiele brakuje. To organizujemy, zresztą spółka się w tym wyspecjalizowała, tutaj pan Paweł i pani dyrektor zarządzająca w doskonały sposób organizowali te szkolenia. One oczywiście są robione z udziałem uczelni, bo te szkolenia sama spółka w minimalnym stopniu może obsłużyć, natomiast jeśli chodzi o
przekazywanie wiedzy, transfer wiedzy, no to są do tego angażowani pracownicy naukowi, głównie Uniwersytetu Naszego, ale niekoniecznie, bo tak pan Paweł wspomniał, że z innych uczelni też korzystamy z takiej możliwości, ponieważ edukacja i przekazywanie wiedzy jest niesłychanie ważne, żeby przełamać nieraz stereotypy, które są no, niekorzystne. I tutaj właśnie mówiąc nawet o żywności funkcjonalnej czy ekologicznej, to trzeba gdzieś przekazywać w jakiś sposób i to właśnie temu służy edukacja. Myślę, że tu powinno bardzo mocno się angażować Ministerstwo Edukacji i Nauki. No tu niestety nie ma jakichś większych sukcesów. Myślę, że trzeba na tym jeszcze popracować, żeby ten sukces, ponieważ to jest to sprawa nie tylko spółki Zielona Dolina, czy nawet uczelni samej, ale to jest sprawa potrzeb społecznych, także, że ta edukacja to nikt łaski nie robi, no, że nawet sfinansuje, jeśli to działa dla społeczeństwa bardzo korzystnie. I tu też oczekujemy jakiejś reakcji pozytywnej ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prędzej chyba państwo więcej zrobią z samorządem, który więcej robi, nie wiem, na przykład w szkołach, mówiąc zdrowym jedzeniu, niż Ministerstwo Edukacji tak naprawdę. Tak czy inaczej, lepiej jeść mniej, a zdrowiej. Zdecydowanie tak. No, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. No i widzimy się w sklepie. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.